Rozdział szósty. Pinokio zasypia z nogami na fajerce, z żarem i następnego ranka budzi się z opalonymi stopami. Była to piekielna zaiste noc. Grzmiało przeraźliwie, błyskało się, jak gdyby niebo płonęło, a w zimnym i szalonym wichrze, świszczącym wściekle i podnoszącym chmury kurzu, wszystkie drzewa w polu trzeszczały i skrzypiały. Pinokio ogromnie bał się grzmotów i błyskawic, jednakże głód był silniejszy od strachu, więc podszedł do drzwi, a potem, rozpędziwszy się, zdyszany jak pies gończy i z wywalonym jęzorem, dobiegł w setce skoków aż do pobliskiej wioski. Ale zastał wszystko pogrążone w ciemności i opustoszałe. Sklepy były zamknięte, bramy domów zamknięte, okna zamknięte, a na ulicy nie było nawet psa. Zdawało się, że to kraina umarłych. Wówczas Pinokio, zgnębiony i wygłodniały, uczepił się dzwonka jednego z domów i począł przeciągle dzwonić, mówiąc do siebie: ktoś przecież ukaże się w oknie. I rzeczywiście, w oknie ukazał się staruszek w szlafmycy na głowie i krzyknął rozgniewany: czego chcecie o tej porze? Nie moglibyście użyczyć mi kawałka chleba? Zaczekaj tam, zaraz wrócę, odpowiedział staruszek, sądząc, że ma do czynienia z jednym z tych nieznośnych chłopaczysków, co to zabawiają się dzwonieniem po domach, żeby naprzykrzać się zacnym ludziom, którzy śpią sobie spokojnie. Po chwili okno otworzyło się ponownie i ten sam staruszek zawołał do Pinokia: stań pod oknem i nadstaw kapelusz. Pinokio, który nie miał jeszcze kapelusza, zbliżył się i poczuł, jak spływa na niego ogromna miednica wody, zlewając go całego od głowy do stóp, jak gdyby był doniczką zeschniętego geranium. Wrócił do domu zmoczony jak kurczątko, słaniając się ze zmęczenia i głodu, a ponieważ nie mógł się utrzymać na nogach, usiadł i oparł przemoczone i zabłocone stopy na fajerce pełnej rozżarzonych węgli. I tak sobie usnął, a w czasie snu stopy, które były z drzewa, zajęły się od żaru, powolutku zwęgliły się i stały popiołem. Pinokio zaś dalej spał i chrapał, jakby jego stopy należały do kogoś innego. Na koniec z brzaskiem dnia obudził się, ponieważ ktoś zapukał do drzwi. – Kto tam? – zapytał, ziewając i przecierając oczy. – To ja – odpowiedział jakiś głos, a był to głos Geppetto.